to, na co wielu czekało, albo i nie. Trzecia dawka. Mamy ją. Jest. Jest i ona, chociaż wielu niedowiarków nie dowierzało, że może to nastąpić. Że w ogóle to są teorie spiskowe, że skąd ty to bierzesz? Przecież ja już mam dwie dawki i jestem nieśmiertelny. A okazuje się, jak podaje The Guardian, Israel to offer Pfizer COVID booster shots to people over 60. Izrael zaoferuje szczepionkę Pfizera jako booster dla ludzi powyżej 60. Announcement makes Israel the first country to offer a third dose of a Western vaccine to its citizen on a wide scale. Ogłaszają, iż Izrael będzie pierwszym krajem, który zaproponuje trzecią dawkę w zachodniej Europie na szeroką skalę. Link oczywiście dam wam w opisie, nie będę czytał całego artykułu. Myślę, że najważniejsze wiadomości, informacje z niego już przeczytałem. The Guardian to jest źródło. Jeszcze raz, trzecia dawka już jest. I przewiduje przyszłość? Będą kolejne, będą regularnie. A teraz, moi drodzy, dobra wiadomość, dla mnie przynajmniej. Tamta również była dobra dla niektórych ludzi. Artykuł ze strony śląskibiznes.pl. Przełom w walce z COVID-19. Pilot naukowiec odkrył, jak hamować objawy. Lekarze potwierdzają. Autor Tomasz Raudner. Magdalena Filcek, naukowiec z Wrocławia, euroarchitekt wnętrz, wynalazca, honorowy pracownik NASA, ale też zapalony pilot balonów na ogrzane powietrze, prawdopodobnie dokonała przełomu w leczeniu COVID-19. Zdopingował ją do działania ciężki przebieg tej choroby u taty, w tym konieczność podłączenia respiratora. Naukowca przerażała myśl, że przeżywalność pacjentów pod respiratorem wynosi zaledwie 10%. To niewiele, co? Magdalena Filcek starała się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Podejrzewała, że przyczyny tkwią w reakcji płuc na działanie respiratorów. Łącząc fakty, wiedzę z dziedziny fizyki, lotnictwa z badaniami medycznymi, zrozumiała, co wywołuje ciężkie objawy COVID-19. A idąc dalej, odkryła, że objawy można wyleczyć tanimi i dostępnymi bez recepty lekami. Rozwiązanie okazało się tak banalne, że nie mogła w nie uwierzyć. Odkrycie skonsultowała z lekarzami. Pierwszym, który poważnie przyglądał się odkryciu, potwierdził jego trafność i zastosował z rewelacyjnymi wynikami u swoich pacjentów, był wyśmienity pulmonolog dr Mayank Watts z Rashid Hospital w Dubaju. Kolejnym była dr anestezjolog Anna Skrzyniarz Plutecka ze szpitala w Wieliszowie. Nie tylko potwierdzili skuteczność hipotezy, ale także skuteczność profilaktyki i leczenia wiadomo czego. Ośmielona wynikami opublikowała artykuł, doniesienie medyczne na medicalandresearch.com. Można sprawdzić. medicalandresearch.com. Proszę, drodzy covidiani, nie tylko, możecie sobie tam poszukać. Mieliśmy okazję przeczytać artykuł i zdecydowaliśmy się skontaktować z autorką, by opowiedziała o odkryciu. Śląskibiznes.pl jest pierwszą polską redakcją, która przybliża odkrycie wrocławianki. Brawo. Czy w takim wypadku trzecia dawka dla pewnych dedykowanych grup jest rozważana? To znaczy, mamy rzeczywiście rekomendacje ze strony Rady Medycznej, żeby rozważyć podanie w tych grupach, które są no, najbardziej narażone na ryzyko. Natomiast no, ja patrzę na podstawie twardych argumentów, które mam. Twarde argumenty są takie, że ta odporność trwa minimum rok. Już w tej chwili mamy takie zapewnienia, badania, które mówią o tej odporności trwającej rok. Oczywiście to jest średni czas, więc indywidualnie zawsze może to wyglądać inaczej. Po drugie, nie ma absolutnie cały czas badań, które by pokazywały przyrost skuteczności, czyli pewną wartość dodaną wynikającą ze zderzenia się z nowymi mutacjami. Dopóki badania nie wykażą, że trzecia dawka, która prawdopodobnie musiałaby być zmodyfikowana, a nie będąc prostym powtórzeniem, będzie w lepszy sposób niż w tej chwili zabezpieczała przed nowymi mutacjami, to można powiedzieć, że wartość dodana takiej operacji jest bardzo niewielka, a z kolei koszt jest oczywiście ogromny i nie mówię tutaj tylko o wydatkach finansowych, ale o całej logistyce, o znowu podejmowaniu pewnej debaty i przekonywania ludzi, którzy przecież mają wątpliwości, bo zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę. I ja staram się jednak wyważyć, ile w tym jest wartości dodanej dla zdrowia publicznego, a ile w tym jest, no nie wiem, interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej. A mamy jakąkolwiek perspektywę szczepienia dzieci młodszych niż 12-letnich?
No, są już prowadzone badania. Także w Polsce. Firma Pfizer rzeczywiście prowadzi takie badania i według mojej wiedzy już nawet dostarczyła pierwsze wyniki do EMA i we wrześniu będzie prawdopodobnie EMA to rozpatrywała, ale to będziemy rozmawiali, jak będziemy wiedzieli, jak to konkretnie wygląda. Na razie to jest perspektywa jeszcze kilku miesięcy, na pewno nie września. Na pewno nie września. Zresztą też pan minister Andruszkiewicz dzisiaj wspominał, bo jednak idea wolności i nadużywanie jej pod kątem właśnie głoszenia czegokolwiek, również wartości czy treści obraźliwych dla innych osób, no nie jest ideą, która jak widzimy prowadzi do harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa, tylko prowadzi do podburzania, jątrzenia, dzielenia społecznego, co oczywiście jest też oparte na manipulacjach. Dlatego będziemy prowadzili monitoring tego, co się dzieje w internecie i tutaj zwracam uwagę anonimowym, również w cudzysłowie internautom, że nie jesteście anonimowi, że skargi, które będą składane, pozwalają identyfikować wasze adresy IP i docierać. I ja również mam kilka skarg złożonych i do tych osób się dociera. I ta sprawność działania organów odpowiedzialnych za takie namierzanie, oni działają po cichu, ale skutecznie. To chcę powiedzieć jako pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to nie będzie tak jak do tej pory przede wszystkim stosowanie zarzutu nielegalnego zgromadzenia, tylko przede wszystkim już zarzuty związane z naruszeniem czy integralności majątkowej, czy integralności osobistej. Jeżeli chodzi o incydent, który mnie dotknął, to oczywiście znane są osoby, które były prowodyrami tego zajścia. Ja złożyłem wniosek do prokuratury o ściganie tego przestępstwa, bo to jest ściganie na wniosek prywatny. Na jakim etapie w tej chwili jest postępowanie, nie potrafię na to bezpośrednio odpowiedzieć, ale jako strona na pewno zostanę poinformowany w odpowiednim momencie. I przy tej okazji też chciałem powiedzieć, że razem z panem ministrem Ziobrą będziemy starali się znaleźć takie metody, takie kwalifikacje, objęcie szczególnym nadzorem tych postępowań po to, żeby właśnie ten poziom zabezpieczenia i odpowiedzi państwa odbywał się na każdym etapie. Na etapie internetu, na etapie, kiedy reaguje policja i zarówno na etapie postępowań prokuratorskich. Tutaj to jest zagrożenie dla państwowości polskiej i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo również mamy takie informacje, że część tego hejtu, który generowany jest w sieci, może być generowany przez służby związane z innymi państwami. Dziękuję. Dzień dobry, cześć i czołem. To będzie podwójny odcinek z tej strony jeszcze raz. Ja tu Fabek Szuszul. Trwało to kilka dni, zanim pozbieraliśmy w sobie dokładnie, co chcemy wam powiedzieć. Ponieważ sami widzicie, sytuacja jest napięta, aczkolwiek to wszystko kwestia jest podejścia. Nawet się zrymowało, tak? I na wstępie chcielibyśmy wyjaśnić swoje intencje. Ze względu na kilka zaskakujących mnie reakcji, dlatego, że to byli głównie młodzi ludzie, chciałbym po prostu wyrazić swoje zdanie i ogromne niezrozumienie, które powiela wielu ludzi, z którymi rozmawiam. To, że nie widziałeś jakichś informacji w telewizji, to nie oznacza od razu, że jest to teoria spiskowa. I tutaj chciałbym przeczytać swoje oświadczenie, moje własne, moi drodzy, tak, które napisałem na Facebooku w tym właśnie celu, aby troszkę wyjaśnić, o co mi chodzi. I to idzie tak. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, moi drodzy, ja nie jestem przeciwko zaszczypanym i to nie są teorie spiskowe. Owszem, w ramach ciekawostki lubię o nich rozmawiać, hashtag warto rozmawiać, ale wydaje mi się chory ten cały nacisk i presja na wiadomo co. Jeśli pan Pospieszalski, Jan Pospieszalski nie jest teoretykiem spiskowym, to ja również nie, bo moje zdanie, choć innym językiem, jest takie jak między innymi jego i wielu innych ludzi zniszczonych przez ten fakt, przez media głównego nurtu.
nie alternatywne tam. Oczywiście możesz znaleźć bzdury, ale musisz je zweryfikować, jeżeli od razu zakładasz bez weryfikacji i w ogóle czasu nie poświęciłeś na to, no to nie jest to zbyt rozsądne moim zdaniem. Wyrażam osobistą obawę poddaniu się popularnemu zabiegowi, a to nie robi ze mnie anty... Wiadomo co, nie zamierzam i nie namawiam do żadnych działań niezgodnych z prawem, to chciałem zaznaczyć. Nie jesteśmy psychopatami. Korzystam z prawa wolności słowa, bo lubię dzielić się z ludźmi moimi obserwacjami. Jestem otwarty na krytykę, ale rzucanie obelgami czy przyczepianie łatek lub nagła niechęć do mnie czy ludzi mi podobnych ze względu na inne zdanie to nie jest krytyka. Aha, a filmik prawdopodobnie był blokowany przez uszkodzony plik. Tak, miałem taki problem, że chciałem sobie rzucić pierwszy odcinek Wake Up. Dziękuję bardzo za fajny odbiór. Dla mnie to jest fajny odbiór, mimo że YouTube prawdopodobnie mój kanał troszkę przycisnął do ziemi, ale nie przejmujemy się tym. Nie mogłem tego zrobić. Przez dwa dni próbowałem, bardzo długo trwało przetwarzanie. Inny nawet alternatywny portal, na który wchodzę teraz, już niedługo nazywa się Rumble. Rumble się pisze. Również nie chciał i po prostu zrobiłem jeszcze raz, pogorszyłem trochę jakość wideo, wrzuciłem go jeszcze raz ten plik i udało się, także fajnie, idziemy dalej. Przeczytamy tylko fragment artykułu ze strony onet.pl, który potwierdza moje zdanie, nie moją rację, tylko to, co mam na myśli. Cud pod Giewontem. Pozdro świtu. Dlaczego w regionie, gdzie bawią się dziś setki tysięcy osób, praktycznie nie ma nowych zakażeń? W ostatnich dniach do Polski docierają informacje o rosnącej liczbie zakażeń w Hiszpanii, Grecji, Turcji czy Włoszech. We wszystkich tych krajach nowymi ogniskami pandemii pomidora mają być miejscowości turystyczne. I w ten sposób przekazują sobie wiadomo co. Tymczasem na Podhalu, choć od przeszło miesiąca region ten wypełniony jest turystami, nowych infekcji prawie nie ma. Nie ma. Nie ma nic. Jak to jest możliwe? Zastanawia się Bartłomiej Stasik, mieszkaniec Zakopanego. Prowadzę z żoną mały pensjonat, codziennie spotykam dziesiątki obcych osób. Nie ma szans, by nie mieć z nimi bliskiego kontaktu. Sprzątam po gościach pokoje, włożę ich swoim busem, na którym dorabiam. Przy tym nie choruję i nikogo nie znam, nie ma dziś żadnych... Przepraszam, przy tym nie choruję i nikt, kogo znam, nie ma dziś żadnych objawów pomidora. Przez ostatnie 30 dni nowych przypadków zakażeń pomidorem w powiecie tatrzańskim było 9. Zazwyczaj miejscowy sanepid odnotowuje jeden taki przypadek, po czym następuje kilka dni, gdy nowych zakażeń nie ma wcale. Oznacza to, że od chorego nie zarażają się nawet jego najbliżsi. I jeszcze raz, chciałbym zaznaczyć, podkreślić, że nie uważam, że nie istnieje ta choroba. Istnieje, oczywiście. Jest wielu ludzi, tak, widziałem tu i tam. Jestem na wielu grupach. Czytam teraz powikłania po-covidowe i po-szczypanne, co ludzie wypiszą swoje doświadczenia. Jeżeli chcesz napisać do mnie, to wyślę ci kilka wskazówek, gdzie można tego szukać. Także tak, jest to prawdziwe zagrożenie. Aczkolwiek... Ten artykuł mówi sam za siebie, to jest kolejny. Czarny scenariusz się nie sprawdza. Jeszcze przed wakacjami lekarze epidemiolodzy przestrzegali Polaków, że brak respektowania zasad dystansu sanitarnego skończy się wzrostem zachorowań i czwartą falą pomidor 19. Dziś patrząc na Podhale, wydaje się, że zapowiedzi te jak na razie się nie sprawdzają. I oby się nie sprawdzały, moi drodzy. Oby się nie sprawdzały. Dobra wiadomość, to jest dobra wiadomość. Stary i stara i młoda, to jest dobra wiadomość. Nie mamy zamiaru was stresować. Pokazałem na moim Facebooku pewne miejsce, które jest zbudowane z kontenerów i dookoła jest drut kolczasty. I zamierzam to usunąć, bo ludzie reakcja była odwrotna niż przypuszczałem. Mnie to troszkę irytuje, ale nie smuci, ponieważ dla mnie to jest nonsens. Tak jak dla wielu ludzi, czy jesteś zaszczypany, czy nie, stary, ja nie chciałbym, żeby ciebie tam wpierdzielili, jeżeli się nie podporządkujesz. Ale obawiam się, że wielu ludzi, szczególnie, i tutaj nie zrozumcie mnie źle, ale, że tak powiem, zamożniejsi ludzie, wydaje mi się, że nie przeszkadzałoby im to, gdyby takich mniej zamożnych, nieposłusznych tam gdzieś pochować.
To jest moja największa obawa. Obym się mylił, odnoszę tylko takie wrażenie. Polecam poszukać sobie statystyk Singapur oraz Izrael. Tam jest mnóstwo zaszczypanych i mnóstwo nowych przypadków. Gdzieś tam piszą, że większość nawet, to również tam. I chciałbym tu powiedzieć rzecz, która no, dla mnie jest normą, jest czymś oczywistym, ale dla wielu nie. Nie namawiamy do żadnych decyzji. Nie jesteśmy antyszczepańcami. Przekazujemy jedynie informacje i podajemy źródła, dodając do tego swój subiektywny komentarz. Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. To jest sposób mojej rozmowy z wami. Nie jest to porada lekarska, ani żadna inna. To w ogóle nie jest porada. I teraz proszę was bardzo, napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie. Dlaczego tak jest? Dlaczego w środku lata rośnie liczba przypadków w najbardziej zaszczypanych krajach? Czy tylko ja tego nie rozumiem? Ja tutaj sobie czytam z mojego własnego źródła, sam sobie napisałem źródełko, żeby nie zapomnieć i uporządkować mniej więcej, co chcę wam powiedzieć. Robię to po to, żeby poznać wasze zdanie. Mnóstwo ludzi napisało do mnie i mogę śmiało powiedzieć, że 90% podziela moje zdanie. Nie chcę tutaj teraz mówić, mówiłem ci, w żadnym wypadku, nigdy tak nie powiem. I polecam tobie, jeśli masz takie zdanie jak ja, gdy ktoś przyjdzie do ciebie i powie, że chyba miałeś rację, nie, stary, nie skaczmy po nich, nie ma co, musimy sobie pomagać, tak czy inaczej. Ale to ten podział, który następuje na wszystkich płaszczyznach, jest po prostu niesamowity. Mnie to fascynuje w pewnym sensie, bo to jest piękne, jak ludzie dają łatwo się zmanipulować. Może ja też, może dałem się też zmanipulować w którejś stronie, ale no, statystyki mówią co innego i chciałbym, żeby każdy mógł powiedzieć, co myśli i powiedzieć o tym głośno, bez usuwania, dopóki naprawdę nie idzie w skrajności, nie zachęca do strasznych czynów niezgodnych z prawem. Jeżeli tego nie robi, uważam, że każdy może powinien powiedzieć po prostu, co myśli. Nie bać się przede wszystkim tego. Nie bać się tego, że myśli jak połowa w tym momencie. Czyli wolny wybór. Szczególnie, że skuteczność preparatu pozostała w wątpliwości i powiedzcie, co z innymi metodami leczenia. Artykuł, który wam podam w opisie, również tam jest o lekach przeciwhistaminowych, które można stosować przy tej chorobie. Fajnie by było, gdyby to było troszeczkę bardziej nagłaśniane w mediach, prawda? I najważniejsze moje pytanie, które chciałbym zadać. Dlaczego obie strony, czyli zwolennicy i przeciwnicy szczepień, przedstawiciele lekarzy, analityków i innych mądrych ludzi, nie spotkają się w jednej sali face to face i nie przedstawią swoich odkryć, badań, statystyk, opinii, researchy? Dlaczego nie? Czy ktoś wie? Proszę, napiszcie w komentarzu. A teraz tak. Widziałem, nie pokażę wam tego, bo nie chcę, żeby bardziej mnie ten YouTube cisnął. Napiszcie do mnie, jeśli chcecie, wyślę wam ewentualnie na Telegramie. Pozdrawiam, Jacusia wysłał mi filmik, nagranie z Daily Mail. To nie było nagrane telefonem przez kogoś tam, gdzie we Francji policja sprawdza paszporty pomidorowe. Podchodzi do ludzi, którzy sobie siedzą normalnie przy stoliku, tylko dwie osoby tam były akurat na tym nagraniu. W innym jeszcze jedna czy trzy, nie wiem, kilka osób daleko od siebie. I policja przychodzi i patrzy, czy masz certyfikat. Ja myślałem, że to jeszcze nie przeszło tak 100%. Okazuje się, że w niektórych miejscach jest, to już jest. I stary, to ciebie nie ma przestraszyć. To nie ma ciebie przestraszyć i zmusić teraz do jakiejś decyzji. Takiej czy takiej. Czy jakiejś desperackiej, czy takiej jak pół twojej rodziny, bo ciebie cisną. Nie wytłumacz im, że muszą cię zrozumieć. Nikt nikogo nie powinien cisnąć w żadnym kierunku. I tam ludzie wyrażają, są na tym nagraniu również ludzie, którzy są już po, mają dwie dawki, wszystko ok, i nie są zadowoleni, mówią, że to jest absurd. I fajne jeszcze jest to, kolejna dobra wiadomość, że większość komentarzy tam jest negatywna, w sensie ludzie potępiają coś takiego.
Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że śmiertelność jest niska. Przypadki spadają. Może dlatego, że bardzo mało ludzi umiera. Ktoś powiedział, że więcej ludzi utopiło się w tym roku niż zmarło na wiadomo co, więc może wszyscy powinniśmy chodzić w kapokach. Także moim zdaniem aktualnie mnóstwo w mediach pojawia się prowokacji, w mediach głównego nurtu przede wszystkim. Proszę was, nie dajmy się zwariować. Żadne z nas nie chce nic podpalać. Wydaje mi się, że to jest celowa zagrywka, jak mówi minister Niedzielski, ma dzielić ludzi, tak jak jego wystąpienie moim zdaniem. Ja nie słyszałem tam żadnych pokrzepiających słów. Ja tam słyszałem, jest tak i tak, oni nam robią to i to. Będziemy z tym walczyć i po cichu działamy, ale ja słyszałem tam agresję. Powiedz mi, co słyszałeś ty. Ja też słyszałem groźby, nieuzasadnione moim zdaniem. Nie mogę tego popierać. I teraz na zakończenie przedstawimy wam pierwszy wzór Patriot Close, wykonany przez Nizioła. Naszej powstającej linii odzieżowej, która ma rzucić nowe światło na patriotyzm. W dzisiejszych czasach wydaje się, że jest on obciachem, szczególnie dla Polaków. Przynajmniej odnoszę takie wrażenie. Przez ciekawe wzory i symbole, które sobie wymyślam, chcemy pokazać, że patriotyzm też może być spoko. Tak jak szczypania mogą być spoko i aplikacja szczypaniowa może być spoko, to patriotyzm też może być spoko i wcale można kochać swój kraj i tolerować innych. Wcale nie trzeba dodawać wielu kolorów do flagi. A tych, którzy dodali, też można szanować. Tak, nie trzeba ulegać tanim prowokacjom, gdzie jedna ze stron atakuje drugą. Też pewnie uległo nieraz emocjom, ale teraz już to wszyscy rozumiemy. Ośmieszanie wielowiekowej historii, moim zdaniem, jakiegokolwiek kraju jest niedorzeczne. Presja i ataki ludzi innych od nas, aczkolwiek założę się, że żadna ze stron nie chce ze sobą walczyć, ale zewnętrzne czynniki, takie jak różne organizacje, moim zdaniem kreują to napięcie. Teraz troszkę zabrzmiałem jak pan Niedzielski, co? Antyszczepionkowcy. Nie chciałem, żeby tak wyszło. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Proszę was, podawajcie to dalej, jeżeli wam się podoba. I zaznaczam, że będą pojawiać się wzory wielu krajów dla ludzi, których poznałem z różnych miejsc. W ten sposób chcę pokazać solidarność z innymi narodami, którą jak najbardziej można pogodzić z miłością do swojego. To miłość dla swoich i szacunek dla innych, stary. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną, którzy nie są. Pozdrawiam również i polecam, trzymajcie dystans, bo to jest jedyne rozwiązanie. Nie musimy ze sobą walczyć. Możemy po prostu się zrozumieć wzajemnie. Elo, buziaki, peace. A wyszło mi to bez cięcia. Wow, jest. Spróbujemy tak robić dalej. Buziaki.